Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Aktywnego Seniora. Dzisiaj gościmy na zajęciach Nordic Walkingu Uniwersytetu Trzeciego Wieku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz na koleżeńskim spotkaniu przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Nowogardu i Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Koszalińskiej. Praca nóg wymusza na nas pracę rąk. Nie możemy iść nogami szybko, a rękoma wolno. Więc słuchajcie, to jest zsynchronizowane. Jeżeli chcemy szybko, tak jak na tym rajdzie, co niektórzy biegli, to trzeba po prostu szybciej przebierać nóżkami. No, dobrze. Zapraszam, idziemy do lasu. Dzisiaj gościmy na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie, gdzie od 4 lat działa Uniwersytet Trzeciego Wieku. W ramach tego uniwersytetu prowadzone są między innymi zajęcia z Nordic Walking. Ja się doczytałam, że Nordic Walking powstał w latach 20. XX wieku w Finlandii jako całoroczny trening dla biegaczy narciarskich. Natomiast od 1997 roku jest uznany za taką ogólnorozwojową formę aktywności dla każdego. Dzisiaj wybrana reprezentacja wędrującej ekipy. Jak długo chodzi pani z kijkami? Od 4 lat, to jest od samego początku, kiedy zaczęły się zajęcia na uniwersytecie. A czy dopiero tutaj pani się spotkała z tą formą aktywności? Nie, dużo wcześniej już chodziłam, także to nie było dla mnie nic nowego. A właśnie dlatego, że wiedziałam, jakie korzyści z tej gimnastyki są, zapisałam się również na uniwersytecie. To pytanie do kolejnej uczestniczki. Co skłoniło panią do uczestnictwa w tych zajęciach? No przede wszystkim, żeby wyjść z domu, to po pierwsze, móc spotkać się z przyjaciółkami i ze znajomymi, a po trzecie trochę ruchu. Czy odczuwa pani jakieś konkretne korzyści po tej aktywności z Nordic Walking? Tak, mam lepsze samopoczucie, troszkę nawet można powiedzieć, że straciłam z wagi, no i spotkałam się z przyjaciółkami, co też nie jest bez znaczenia. I kolejna uczestniczka. Co panią fascynuje w tej formie aktywności ruchowej? W tej formie aktywności fascynuje mnie przede wszystkim ruch, wysiłek też, bo to trzeba pokonać nieraz wiele kilometrów, no i chyba przyjemna atmosfera. A czy zdarzyło się pani już uczestniczyć w jakichś takich profesjonalnych zawodach z Nordic Walking? Nie, jeszcze nie uczestniczyłam. No to mam nadzieję, że wytrwałe uczestniczki kiedyś w tych zawodach zechcą wziąć udział. Rozmawiamy z panią dr Agnieszką Połaniecką, która prowadzi zajęcia ruchowe dla seniorów w tutejszym Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Jaki rodzaj zajęć pani proponuje słuchaczom UTW? Zajęcia ruchowe mają taką specyfikę, że to są zajęcia usprawniające. Więc żeby usprawnić, obojętnie jaka to jest grupa wiekowa, czy to są seniorzy, czy to jest młodzież, należy wprowadzić różnorodne formy ruchu. Zatem w zależności od pogody. No dzisiaj miałyśmy zaplanowane słońce i ruch na świeżym powietrzu w Nordic Walking. Pogoda jest jaka jest, mogłabym zaproponować w alternatywie zajęcia taneczne. Ogólnie na zajęciach ruchowych preferuję zajęcia na świeżym powietrzu, gdyż mają one niesamowity wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka. Dotlenienie, spalanie kalorii dodatkowo. Jeżeli idziemy do lasu, mamy też aspekt społeczny, czyli rozmawiamy, śmiejemy się i przy tym spędzamy miło czas, a jednocześnie ćwiczymy. Więc ta forma ruchu jest najbardziej preferowana przeze mnie. Niemniej jednak wiadomo, jaką mamy pogodę w naszym regionie i korzystamy również z zajęć ruchowych na sali gimnastycznej. Wszystko sprowadza się do jednego, do tego, żeby być sprawniejszym i lepiej funkcjonować. Okej, wdech głęboki. I wydech, siadamy. Pamiętajcie o tych kolanach. Wdech, zamykamy oczy. A wracając do Nordic Walking, czy żeby uczestniczyć w takich zajęciach, trzeba jakiegoś specjalnego przygotowania?
Myślę, że nie trzeba specjalnego przygotowania. Jest to forma ruchu dla każdego. I tutaj chciałam zaznaczyć, w każdej grupie wiekowej jest to najlepsza forma ruchu, gdyż podczas tej formy ruchu pracują wszystkie mięśnie. W sposób umiarkowanej intensywności, co jest bardzo istotne. Więc kształtujemy wszystkie układy naszego organizmu, a jednocześnie poruszamy wszystkie mięśnie przy wydatku energetycznym nieprzekraczającym tak zwanego deficytu energetycznego. I to jest bardzo ważne, żeby to było w zapotrzebowaniu na tlen takim, jak organizm tego oczekuje. Żeby to nie było za bardzo intensywne, żeby nasze serce pracowało prawidłowo i wszystkie organy pracowały prawidłowo, a jednocześnie ruszamy się, czyli doskonalimy nasze ciało i mózg, wszystko, koncentrację. Wpływa Nordic Walking poprzez ruchy naprzemianstronne, wpływa na współpracę półkul mózgowych. Więc to jest doskonała forma ruchu w każdym wieku, w każdej grupie wiekowej. To jeszcze poproszę o taką informację, bo widuję czasami seniorów, którzy tak powłóczą kijkami za sobą. Wiem, że jest jakaś zasada doboru długości kijków. Jak to się powinno zrobić? Długość kijków powinno być, jak mamy wyprostowaną rękę pod kątem prostym, to powinna ona się... Moje kijki są dobrane idealnie. Mój łokieć jest pod kątem prostym, ramię i wówczas kijki opierają się na rączce. Pod kątem prostym musi być ułożone ramię. I wtedy jest kijek prawidłowo dobrany. No to jeszcze na koniec. Wprawdzie nie przypuszczam, żeby panie biegały, ale słyszałam, że jest taka forma właśnie w Skandynawii, że mieszkańcy Półwyspu Skandynawskiego nie chodzą, a biegają z kijkami. Czy pani się z tym zetknęła? Wie pani co, nie widziałam tego w Skandynawii, natomiast zetknęłam się na ostatnich zawodach naszych mikołajkowych, gdzie pogoda nam nie dopisała, a był rajd Nordic Walking o puchar rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i tam, że tak powiem, z racji pogody, warunków, co niektóre osoby biegły z kijkami i tam się spotkałam, niemniej jednak to nie jest forma prawidłowa, powinno się z kijkami chodzić. Chodzić, mieć satysfakcję, umiarkowane zmęczenie, no i po zakończonym wysiłku chyba się uśmiechnąć do siebie, do ludzi, do własnego ja? Ja myślę, że po takim wysiłku, obojętnie właściwie jakim, ale po tym to szczególnie dlatego, że mamy to jednak na świeżym powietrzu, to nie sposób jest nie uśmiechać się, nie być życzliwym i pogodnym. Po prostu aktywność fizyczna uruchamia hormony szczęścia, czy chcemy, czy nie, jesteśmy zadowoleni. Ura! Ze mną pani Wanda Obremska, która jest szefową Nowogardzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jak długo szefujesz uniwersytetowi? A kochanie, od 3 lat szefuję. Czy to jest pierwsza wizyta w Koszalinie? Jeżeli chodzi o Politechnikę, to pierwsza, a Koszalin nie jest nam jako miasto obce. No ale jesteśmy przeszczęśliwi z tak miłego spotkania z wami. Jak długo funkcjonuje Uniwersytet w Nowogardzie i jak wielu macie studentów? No, nasz uniwersytet 7 lat. W tej chwili, na dzień wczoraj właśnie mieliśmy walne zgromadzenie, podsumowując, więc na dzień dziś wczorajszy jest na 146 osób i... No i cieszymy się, budujemy tak naszą pracę, no żeby byli wszyscy szczęśliwi, zadowoleni. I naszym priorytetem jest też współpraca z innymi uniwersytetami, czego no, dowodem jest wasze przemiłe spotkanie z wami. To jeszcze jedna rzecz. Jakie formy aktywności proponujecie swoim słuchaczom? O, sporo. Basen, tańce. Z kijkami, gimnastykę, która się cieszy dużym powodzeniem. No po prostu no takie formy, które każdy lubi. A teraz idzie wiosna, więc ruszamy. Dziękuję serdecznie i mam nadzieję, że do następnego miłego spotkania. A ja wam jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. No i mam nadzieję, że
Irenko, choć przepiękna, z rewizytą was widzimy w Nowogardzie, a nasze miasto też jest bardzo, bardzo urokliwe. Jest ze mną Irena Ciesielska, przewodnicząca samorządu słuchaczy UTW Politechniki Koszalińskiej. Jak długo na stanowisku? Już 11 rok, od 2007 roku. Po raz kolejny zostałam wybrana w wyborach przez słuchaczy na kolejną kadencję. Także 11 lat prowadzę uniwersytet, z czego jestem bardzo zadowolona, bo lubię robić coś dla kogoś, a poza tym no, tyle rzeczy się dzieje, że warto ten czas poświęcić również dla siebie. A jakie formy aktywności proponujecie swoim słuchaczom? Aktywnością taką najbardziej widoczną to jest oczywiście taniec, który preferujemy już od ponad też 10 lat. Mamy dwie grupy taneczne, grupę taneczną Gracja, grupa taneczna Volare. Grupa taneczna Gracja to są tańce, powiedziałabym, takie bardziej w kierunku ludowych. Taniec polonez, taniec twist, tańce jazzowe. Natomiast druga grupa Volare to są tańce hiszpańskie, czyli wszelkiego rodzaju flamenco. Inną aktywnością jest też chodzenie na zajęcia z akwaerobiku. Są również zajęcia taneczno-ruchowe, gdzie można się ruszać. A mniej takie zajęcia, powiedzmy, ale też aktywne, to jest zajęcia na malarstwie, zajęcia z języków obcych, komputerowe, z florystyki. No, zajęcia w zależności od zapotrzebowania słuchaczy, takie staramy się organizować dla naszych słuchaczy. A jest nas ponad 700 osób. Czy takie spotkania jak to wnoszą coś nowego do pracy uniwersytetu? No na pewno dają taką wymianę doświadczeń, bo wzajemnie od siebie się też uczymy, co u nas, co u nich i staramy się, przynajmniej ja wymyśliłam taką formę parę lat temu, żeby uniwersytety ościenne, czy z województwa naszego, czy nawet z innego, zapraszać do nas, bo mamy się też czym pochwalić, mamy doskonałą bazę dydaktyczną, mamy, no miasto Koszalin jest piękne również, także zapraszamy uniwersytety po to, żebyśmy właśnie się mogli bardziej integrować i wymieniać między sobą doświadczenia, co u nich, co u nas. To jeszcze może słowo o Forum Liderów Uniwersytetów Trzeciego Wieku w województwie zachodniopomorskim, bo jesteś jego członkiem. Tak, jest takie forum liderów, które utworzył swego czasu Uniwersytet Trzeciego Wieku, który działa przy Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie i tam należą szefowie poszczególnych uniwersytetów z województwa zachodniopomorskiego, a trzeba powiedzieć, że na ten moment jest już około 40 takich uniwersytetów w naszym województwie, bo każdego roku powstają kolejne i my tam się spotykamy raz w roku i właśnie tam też wymieniamy doświadczenia między liderami, co, kto, gdzie, jak robi, mamy ciekawe wykłady i potem z tego też czerpiemy doświadczenia i ściągamy pomysły również do naszych uniwersytetów. I na zakończenie rozmowy, na ile w skali od 1 do 10 określiłabyś swoją satysfakcję z działań na rzecz słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku? No powiedziałabym, że no, nie mogę być do końca zadowolona, więc dam 7, taką mocną 7 ze swoich działań, bo jest jeszcze dużo rzeczy do zrobienia. To dziękuję, no i życzę zbliżania się do 10. No dziękuję wzajemnie. To wszystko w dzisiejszym odcinku Aktywnego Seniora. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i zapraszam na następny odcinek. Do widzenia.